Witajcie, wielbiciele i wielbicielki motków, wełny, włóczki, dziewiarki. Siedzę tutaj przed Wami, by podrążyć temat entrelaka. Entrelak jest taka bardzo wdzięczna forma dzianiny, w której możemy poszaleć kolorystycznie, pomysły mogą i w prawo, i w lewo iść, i krzyżować się, mogą powstawać chusty, skarpetki, czapki. Myślałam tutaj o cholewce, skarpetki. Mogą powstawać rękawiczki, etui na poduszkę, swetry. Kiedyś w latach 80. były modne takie bardzo szerokie swetry, które były w kostkę entrelaka, w dużą kostkę, a rękawy miały jerseyowe. Miałam kiedyś taki sweter właśnie zrobiony w tamtych czasach szkolno-studenckich. No ale wróćmy do czasów współczesnych, do aktualnych włóczek i do mojej próbki, którą pokazywałam w poprzednim odcinku. Pojawiły się pytania, ale jak zakończyć entrelaka? Zanim Wam to pokażę, chciałam powiedzieć, że tutaj mam z każdej strony zgromadzone kolorowe włóczki, wyselekcjonowane przez nas z oferty e-dziewiarki. Jak je zebraliśmy tak na stole, żeby je położyć na stole, to się okazuje, że my mamy bardzo dużo kolorowych włóczek. One wszystkie się nadają, może prawie wszystkie, to nie mówię o takich ekstremalnie cienkich, kolorowych włóczkach, no wtedy ten entrelak nie miałby tego efektu takiego wow, a może miałby tym bardziej wow, wydziergany na cieńszych drutach, nie wiem, nie próbowałam. Ja jednak wolę dziergać tą techniką na grubszych drutach, na takich 4 i powyżej. Czyli wracamy do mojej bluzeczki z włóczki Akari, jeden motek i połowa z drugiego. Tutaj ten karczek był wykonany na drutach numer 375 i teraz na ekranie popatrzcie, on się składa z 5 pięter. 1, 2, 3, 4, 5. Piąte piętro to jest piętro kończące. To jest tak, jak to było, to pierwsze piętro było trójkątem. I tutaj również musimy wyprodukować pomiędzy tymi prostokątami, musimy wyprodukować trójkąty. Czyli mamy 5 pięter, to już wiemy, że musimy to być w rzędzie powrotnym, czyli w rzędzie lewym. Dziergając na płasko, musi to być rząd lewy. No i teraz popatrzcie na robótkę, którą, jeżeli oglądałyście o entrelaku na włóczce Mystery, to wiecie i poznacie, że ja tutaj coś już namieszałam i sprułam czwarte piętro. Tak, to jest prawda. Sprułam je, ponieważ do pokazania trójkąta potrzebuję rzędu powrotnego. Rząd powrotny, czyli rząd lewy. Mam na drutach jedno oczko tutaj. Na tym prawym drucie. I jeszcze odniosę się do pewnych komentarzy, które pojawiły się pod filmem, że dziergałam tam bardzo szybko. Strategiczne miejsca były dziergane według mnie tak dziergałam, by można było pokazać. A tam, gdzie wykonywałam powtórkę tego jednego miejsca, to musiałam być szybka jak piorun, żeby zmieścić się z filmem w czasie. Także więc wybaczcie, jeżeli ktoś czegoś nie zrozumiał. Czyli tak, popatrzcie teraz na to. Zakończyłam rząd prawy. I mam jedno oczko na drutach. Teraz, by wyjść z trójkątem, czyli tym kończącym, muszę, skoro mam jedno oczko, muszę nabrać 4 oczka. Więc je nabieram. 1, 2, 3 i 4. Nabrałam 4 oczka. W tym rzędzie przerabiam te 5 moich oczek na prawo. 2, 3, 4 i 5. I powiedziałabym, że to jest taki krok, w którym nic się nie zmienia, czyli tak naprawdę zachowuje się tak samo, gdybym szła z robótką, tworząc prostokąty, a nie trójkąt. W budowaniu entrelaka ważne są 3 elementy, a właściwie 4.
trójkąt bazowy, z którego wychodzimy, następnie prostokąty, czyli ta kostka, która tworzy nam plecionkę, układankę, a po brzegach musimy mieć trójkąty narożne, czyli takie kończące, czyli taka, to jest ten fragment dzianiny, oto jest ten narożny trójkąt i mamy trójkąt kończący robótkę, czyli ten górny trójkąt, który występuje w każdej dzianinie, która była wykonana entrelakiem, czyli musimy zrobić, połączyć te części właśnie pomiędzy trójkąt, pomiędzy trójkątem, czyli to zrobić za pomocą tego małego skrawka, tym samym zamykając tą krawędź. No więc lecimy. Lecimy, co ja tutaj mam. I teraz tak, odwróciłam robótkę, jestem narzędzie lewym. Przerabiam dwa oczka razem na lewo. Raz, dwa. I teraz łączę ostatnie oczko, które mam z nabranych oczek, łączę z tym, które mam tutaj na drutach. Odwracam robótkę. Przerabiam. Raz, dwa, trzy, cztery oczka. Odwracam robótkę. Przerabiam dwa oczka razem na lewo. Raz. I teraz łączę ostatnie oczko właśnie z tego trójkąta. Łączę z następnym oczkiem, które jest tutaj do połączenia. Czeka sobie na dyżurze. Więc tego dyżurnego łapiemy i ciach przerabiamy razem. Odwracam robótkę. Przerabiam trzy oczka prawe. Odwracam robótkę. Już wiecie, że to jest ten moment, kiedy zamykam oczka. Dwa oczka razem na lewo. A tutaj mamy jedno oczko, to które jest na drucie. Przerabiam razem z tym oczkiem, które było oczekiwało na zakończenie. Jedno oczko prawe, drugie oczko prawe. Odwracam robótkę. Przerabiam. Tutaj mamy, to jest takie miejsce, kiedy możemy przerobić trzy oczka razem na lewo. Zobaczcie, przerobiłam trzy razem na lewo, powrócę. Bo popatrzcie. Normalnie przerobiłabym dwa oczka tutaj razem na prawo, ale, no, ale brakowałoby mi oczka wolnego, że tak to nazwę, do zamknięcia z tym oczkiem. W związku z tym łączę ten trójkąt z tym oczkiem, tym co mam, czyli mam tutaj dwa oczka razem na lewo i dorzucam do tego jedno oczko, czyli mam trzy oczka razem na lewo. Odwracam robótkę, jedno oczko prawe. Odwracam robótkę, przerabiam dwa oczka razem na lewo. I mam etap ten sam, który miałam tutaj. I zobaczcie, mam jedną część wypełnioną trójkątem. Odwrócę to, żebyście mogły zobaczyć. Powstał mi tutaj jeden trójkąt. Pamiętacie, na początku robótki było takie dokładanie oczek. Odwracałam i dokładałam, przechodziłam o następne oczko. A tutaj muszę zrobić dwie rzeczy. Muszę zamykać tych dyżurnych, którzy tutaj czekają. Ja ich tak, to są ci, co w pogotowiu czekają na zamknięcie. Tak? A tutaj muszę zamknąć trójkątem, bo ważne jest, niekoniecznie najważniejsze w jakiejkolwiek wiedzy jest zrozumienie techniki, zrozumienie co się robi i popatrzenie na to, nawet gdy zgubi Wam się film, nie będzie prądu i nieważne co się stanie, nie będzie można wrócić do takiego filmu, w którym objaśniam, jak się zrozumie co się tutaj działo i czym się to uzyskiwało, to będziecie w domu i poradzicie sobie w każdej sytuacji. No więc tak, odwracam tutaj, przekładam. I teraz tak, mam tę samą sytuację, czyli mam jedno oczko na drucie. Wiecie, że mamy mieć pięć oczek, więc pozyskuję cztery oczka. Raz, dwa, trzy i cztery. Mam cztery oczka, odwracam robótkę, przerabiam pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy,
4, 5. Odwracam robótkę. I teraz mam zamykanie, czyli zamykam krawędź. Zamykam dwa oczka razem na lewo. Przerabiam jedno, przerabiam drugie. Zbliżam się do tego ostatniego, więc wiem, że muszę je połączyć. No to łączę. Jest. Połączone poprzez dwa oczka razem na lewo. Przerabiam teraz cztery oczka prawe. Odwracam robótkę. Zamykam. Raz. Teraz mam tak, jedno oczko, a tutaj łączę z tym następnym. Odwracam. Przerabiam jako raz, dwa, trzy prawe. Odwracam. Przerabiam dwa oczka razem na lewo. A tutaj łączę z tym, które czeka na lewym drucie. Jako dwa oczka razem na lewo. Mam raz i dwa. Odwracam robótkę. To będzie ta sytuacja, której przerabiam trzy oczka razem na lewo. Zobaczcie. Dwa tutaj, które mam w tym trójkącie, plus to jedno oczekujące. Trzy oczka. Tutaj muszę się dobrze wkuć. Jest. Mam trzy oczka razem na lewo. Odwracam robótkę. Jedno prawe. Odwracam robótkę. I mam wykonany drugi trójkąt. Wygląda on tak. To jest lewa strona, tutaj jest prawa strona robótki. Oceniając próbkę, miejcie na uwadze, że to jest rzecz nieprana, ponieważ w szczególności jak wełna merino zostanie wyprana, to się ładnie wszystko ułoży. Myślę, że to jest ciekawe doświadczenie dokończyć tę próbkę i później ją wyprać. Zobaczyć, ja jeszcze raz to powtórzę, co Wam tutaj pokazywałam. Czyli tak, mam jedno oczko, nabieram. Raz, dwa, trzy i cztery. Odwracam. Przerabiam cztery oczka prawe. Raz, przepraszam, pięć oczek prawe. Dwa, trzy, cztery. Mówię cztery, ponieważ cztery nabrałam, ale przecież jedno oczekiwało z poprzedniego trójkąta. Mam pięć oczek prawych. Tutaj łączę dwa oczka razem na lewo. Raz, dwa i łączę ostatnie z pierwszym oczkiem. Połączone. Odwracam. Raz, dwa, trzy i cztery. Odwracam. Widzicie, przyspieszam już z robótką, bo już wydaje mi się, że czujecie, o co chodzi. Więc, żeby jeszcze w filmie zdążyć Wam pokazać. Dwa. Tutaj połącz. Chwilkę. Mówiłam, dużo mówiłam. Dobra, jest połączone. Może tylko sprawdzę. Może, tak, jest połączone. Raz. Tutaj łączę z poprzednim. Odwracam. Raz, dwa, trzy. Odwracam. Łączę dwa oczka razem na lewo. Raz. A i tutaj jest to, które będzie dołączane. I zaraz będzie ta sytuacja, kiedy mam trzy oczka razem na lewo. I to jest właśnie ta sytuacja tutaj. Gdzieś musiałam się zagadać za dużo i mam o jedno oczko więcej, ale to nic. Tak. Jedno oczko prawe. Już rozumiecie, prawda, o co chodzi. No i tutaj jeszcze raz połączę tego i szafa gra. Mam jedno, mam tutaj zakończony ten trójkąt. Widzicie, jest. I zostanie nam ostatni. Dobra, to już lecimy z tematem. Raz, dwa, trzy i cztery. Cztery oczka dorzuciłam. W sumie mam ich pięć. Dwa, cztery, pięć. Jest. Czyli teraz mamy pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwracam robótkę. Przerabiam dwa oczka razem na lewo. Przerabiam raz i dwa, a tutaj łączę z oczkiem, które oczekuję. Czasami coś nie wyjdzie, gdzieś się coś źle chwyci. Dobrze, jest. A im czujniej kamera patrzy, tym częściej coś nie wyjdzie. Tak to jest, to taka złośliwość rzeczy
No i teraz mamy, zabieramy, czyli zamykamy jedno oczko, czyli przerabiamy dwa oczka razem na lewo. Raz, a tutaj łączymy. Przerabiam. Raz, dwa i trzy prawe. Odwracam. Zamykam. Dwa oczka razem na lewo. Jest. Tutaj łączę. Jest połączone. Odwracam. Jedno oczko, drugie oczko prawe. Zobaczcie, połączyłam. Przerobiłam. Już ubywa mi tych oczek. Z pięciu już mam dwa. Teraz przerabiam. To jest ten moment, kiedy przerabiamy trzy oczka razem na lewo. Przerobiłam. Odwracam robótkę. Przerabiam je jako oczko prawe. Odwracam robótkę. Przerabiam dwa oczka razem na lewo. I zobaczcie, mogę powiedzieć, że entrelak został zakończony. To pójdzie do wyprania. Tak, na jakimś live Wam pokażę, jak się to zmieniło po praniu. Jest wykonana próbka. Tutaj trzeba na nią intensywnie popatrzeć. To była najsłynniejsza próbka dziergana przez dwa odcinki. I tutaj są raz, dwa, trzy, cztery, cztery kończące trójkąty. I to wygląda tak. Widać, jak się tutaj kolor fajnie ostatnio zmienił. Takim podsumowaniem techniki entrelaka. Technika entrelaka to są prawe i lewe oczka. To jest rzecz prosta, wymaga wielu obracania robótką i budujemy trójkąty. Najpierw bazą są trójkąty na dole, następnie przechodzimy na prostokąty, które robią nam tę plecionkę, czyli to, co się tak przeplata pięknie, tak się, jakby to było góra, dół, góra, dół. Trójkąty narożne i trójkąty kończące. Jeżeli to się ogarnie, to już się ma ogarniętą technikę entrelaka i tylko nie pozostaje nic innego, jak wybrać sobie włóczkę. Zobaczcie, jak to wygląda fajnie. No, jak to się wszystko wypierze, to się tak rozłoży ładnie. No, pokażę. Ciekawe, jak nie próbowałam tej technice. I tak, gdyby podsumować technikę entrelaka, jaką w swoim życiu dziewiarskim wykonałam, to najświeższa jest taka. Tutaj w tej bluzeczce Akari. Tutaj na kostce jeszcze jest wzór ażurowy. On jest prostym wzorem ażurowym. To jest taka gałązeczka jedna. Jedna gałązka powtarzana cztery razy. I następne rzeczy, które wykonałam techniką entrelaka, to jest moja pierwsza dzianina entrelakowa. Był to, tak postaram się przypomnieć sobie, kiedy to było. To był rok, myślę, 2010 chyba. Tak mi się wydaje, że 2010. Jak widzicie, szal żyje. Była to włóczka Noro, nazywała się Kohoran. Już od dawna jej nie ma w ofercie firmy Noro. Są pewne, powiedziałabym, zastępcze włóczki. Ricca, taka najbliżej składem, bo alpaki, tutaj była Angora w składzie, teraz się odchodzi tak od udziału Angory we włóczkach. Teraz jest Ricca, czyli z alpaką, czyli też z włoskiem takim zdecydowanym. Ta Sogare troszkę przypomina ten, być może Ito też byłoby, tylko bez włosa. No i ten mój szal, dawno temu wykonany, nie za duży, wygląda o właśnie w ten sposób. On nie jest też szalem szerokim, to jest szal, no, tak przeliczę, ile to było, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, na osiem oczek kostki i tej kostki były raz, dwa, trzy. No to jest naprawdę na niedużo, to widać, że nie jest to szeroki szal, jest, przyciąga wzrok. No na pewno, jego kolorystyka i to właśnie, jak możecie zobaczyć, jak się układają te kolory, to akurat Wam lewą stronę pokazuję, chociaż on jest taki, że i na lewej i na prawej wygląda równie fajnie i te kolory się prezentują cudnie, ale
Są włóczki, które są, powiedziałabym, stworzone do tego, by próbować takiej techniki. Tutaj mam też, to jest chusta z noro. Z takiej włóczki kureją sok. Była taka włóczka, to była dosyć cienka włóczka. I tutaj jest chusta, która ma na tym elemencie ma pokazany listek. No i w to też, tutaj mamy jersey lewy. I listek budowany na tym jerseyu lewym. I to był jeden motek włóczki, tam 400 metrów około było w motku. 400 parę. No i to jest taka kureją sok, była włóczka, która dosyć taka była szorstkawa w odbiorze. Chusta się ma doskonale, jak widzicie. Również jej kolory są takie spektakularne, połączenie limonki żółtego, fuksji. Lubię ją bardzo. Ja zresztą każdą z dzianin wykonaną z tych włóczek. No więc, ale ja jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa w zakresie entrelaka. Przyniosłam tutaj zbierane pieczołowicie. Aż muszę się tutaj poprawić. To jest, jeżeli jesteście ciekawe tego, co nazbierałam, jakich włóczek, zostańcie z nami.